blisko prototypu. Ja pier... Mikrofon włączony. Tak, nie przesłyszeliście się. Niestety, ale nie włączyłem mikrofonu. Dzisiejszy odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej, ale trochę poimprowizujemy. Więc zaczynamy. Siemaneczko, cześć. Większość z was już pewnie wie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Jaworzynie Śląskiej, w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, które jest zlokalizowane na terenie najstarszego węzła kolejowego na terenie Dolnego Śląska. Zajmuje teren ponad 2,5 hektara otwartej przestrzeni. Na 3 km torów zgromadzone jest 150 zabytkowych pojazdów kolejowych, lokomotyw, wagonów i pojazdów specjalistycznych, które dokumentują historię techniki kolejowej w XIX i XX wieku. Jest to prototyp lokomotywy EP23-001, lokomotywy, która miała tak podkręcić, stuningować klasycznego byczka tak, aby mógł rozpędzać się do prędkości 160 km na godzinę. Ale jak to bywa z prototypami, niestety nie zawsze się udają. Skończyło się na tym, że maszyniści podczas testów bali się wsiadać do tej lokomotywy, bo była bardzo niestabilna podczas jazdy z prędkością rozkładową. W związku z tym skierowano ją do spokojnej obsługi pociągów towarowych zamiast pasażerskich, gdzie nie musiała rozpędzać się do tak dużych prędkości. Po 6 latach eksploatacji jako lokomotywa towarowa podjęto decyzję o przebudowie lokomotywy i dostosowaniu jej do konfiguracji lokomotywy ET22. Po przebudowie otrzymała ona oznaczenie ET22-121 i przez 19 lat wykorzystywana była do ciągnięcia pociągów towarowych. W 1998 roku wycofano ją z eksploatacji, po czym przeniesiono tutaj, do Jaworzyny Śląskiej. Na przełomie XIX i XX wieku w niewielkiej odległości od Jaworzyny powstały linie, które łączyły wszystkie ośrodki miejskie regionu. Wówczas jaworzyńska parowozownia, istniejąca już od lat 50. XIX wieku, stała się dogodnym ośrodkiem do obrządzania i napraw kursujących po tych liniach parowozów. Dla zapewnienia sprawnej obsługi powiększającego się parku parowozów w początku 1906 roku przystąpiono do budowy nowej stacji wodnej i parowozowni w rozwidleniu linii na Wrocław i Świdnicę. Zbudowano w latach 1906-1907 halę na 19 stanowisk z 20-metrową obrotnicą. I właśnie w takich momentach najbardziej mi szkoda, że ten dźwięk się nie nagrał. Madziulka tak się rozkręciła, takimi żartami sypała, że naprawdę mielibyście tutaj pole do popisu w komentarzach, żeby się razem z nami pośmiać. W innych sytuacjach, tak jak tutaj przy EP23, coś tam można pomodzić, ale niestety w tej sytuacji tutaj, tego co działo się w kabinie parowozu, niestety żaden lektor nie odda. A my znajdujemy się w kabinie parowozu TR-202. TR-202 to seria ciężkich parowozów towarowych produkcji brytyjskiej, skonstruowana w czasie II wojny światowej i używana po wojnie przez PKP oraz koleje jugosłowiańskie, czechosłowackie i luksemburskie. Tą serię parowozów wyprodukowano wkrótce po ukończeniu wojny w zakładach Vulcan Foundry w Wielkiej Brytanii na zamówienie organizacji UNRWA. Parowozy dostarczono do Europy kontynentalnej w ramach pomocy w odbudowie komunikacji. Według źródeł brytyjskich łącznie na eksport zbudowano w zakładach 120 parowozów. Do Polski w 1946 roku dostarczono 30 parowozów serii, dla której PKP przyjęło oznaczenie TR-202. Lokomotywy te weszły na inwentarz PKP, poczynając od 1946 roku i były eksploatowane do 1976. Parowóz przeznaczony był w zasadzie do średnich i ciężkich składów towarowych. Ze względu na sporą prędkość konstrukcyjną, która wynosiła 80 km na godzinę, mógł być również stosowany do prowadzenia składów osobowych, co w związku z powojennym brakiem lokomotyw osobowych było często wykorzystywane na PKP. Pod względem konstrukcyjnym parowóz zbliżony był do lokomotyw TR-201 oraz TR-203 produkcji amerykańskiej. Był jednak znacznie staranniej wykonany, mimo iż była to oszczędnościowa i uproszczona konstrukcja okresu wojennego. Do jego wykonania użyto materiałów wysokiej jakości, zastosowano m.in. miedziany kocioł
oraz w dużej mierze mosiężny osprzęt. Parowóz wyposażony był w system hamulcowy Westinghouse'a. Instalacja elektryczna była montowana fabrycznie. W trakcie służby w PKP parowozy poddano nieznacznym modyfikacjom z okazji przeglądów okresowych. Parowóz posiadał duży tender o pojemności skrzyni wodnej 25 m sześciennej wody, skrzyni węglowej 9 ton. Dzięki temu mógł być stosowany w ruchu dalekobieżnym. Górna część tendra posiadała charakterystyczny półokrągły kształt. Moc znamionowa parowozu wynosiła 1837 koni mechanicznych i była identyczna z mocą ciężkiego niemieckiego parowozu oznaczonego w Polsce jako TY3. Większa natomiast od popularnego TY2 konstrukcji niemieckiej oraz polskich przedwojennych TY23 i TY37. W ruchu dalekobieżnym parowóz spisywał się dobrze, ustępował jednak pod względem mocy parowozowi TY246 produkcji amerykańskiej, a także późniejszemu polskiemu ciężkiemu parowozowi towarowemu TY51. W latach 20. lokomotywownia przeszła większą modernizację. W związku z doprowadzeniem trakcji elektrycznej do Jaworzyny zelektryfikowano tor dojazdowy do lokomotywowni i 6 stanowisk. W latach 40. ponownie rozbudowano parowozownię, przedłużając stanowiska naprawcze dla zmieszczenia nowych, znormalizowanych parowozów towarowych. Do 1928 roku parowozownia w Jaworzynie obsługiwała magistralę Wrocław-Wałbrzych, a do końca wojny ruch towarowy na magistrali podsudeckiej z Kędzierzyna do Legnicy. Po wojnie parowozownia w Jaworzynie była najważniejszą na Dolnym Śląsku. Wobec zniszczeń w węźle wrocławskim i deelektryfikacji linii kolejowych przez Sowietów powstał tu jeszcze w 1945 roku oddział napraw, który zaczynał od obsługi jeszcze radzieckich parowozów. Przeprowadzano tu naprawy bieżące, międzypociągowe, awaryjne, okresowo płukano kotły. Parowozy z Jaworzyny obsługiwały linie do Legnicy i Kamieńca Ząbkowickiego, do Jeleniej Góry przez Wałbrzych, do Marciszowa przez Bolków, do Walimia przez Jugowice, z Walimia przez Jedlinę do Wałbrzycha Głównego, do Wrocławia Brochowa oraz do Skalmierzyc. W 1957 roku lokomotywownia dysponowała 39 maszynami. W 1968 32, w 1976 39, głównie TY2 i TKT2 oraz TP4, a od lat 60. OK1 i OL49. W 1963 roku podległą Jaworzynie stała się parowozownia w Dzierżoniowie, która dysponowała parkiem kilkunastu parowozów serii TKI3, obsługując linie do Bielawy, Srebrnej Góry i Ząbkowic. Od 1964 zaczęto do Dzierżoniowa przydzielać trakcję spalinową, a od 1965 roku przyporządkowano MD Wrocław Główny. Widzimy tutaj biuro naczelnika z 1930 roku oraz z 1970. I muszę przyznać, że porównując sobie pracę na PKP wtedy i teraz, no to niewiele się te biura zmieniły. No oprócz może trochę nowocześniejszego sprzętu, ale w głównej mierze wystrój wygląda tak samo. Oprócz biur naczelników mamy dostęp do gabinetu kolejowej medycyny pracy, do pokoju, w którym zamontowany jest ogromny komputer Odra oraz do pomieszczenia, w którym znajdujemy się obecnie, w którym umiejscowiona jest kolejowa makieta, którą steruje się za pomocą pulpitu kostkowego. Pulpit kostkowy złożony jest z niewielkich typowych elementów zwanych kostkami, z których tworzyć można dowolny schemat układu torowego wraz z elementami sygnalizacyjnymi i sterującymi. Na PKP w urządzeniach przekaźnikowych różnych typów standardowo stosowane są pulpity kostkowe typu AC20. Po raz pierwszy pulpity takie zastosowane zostały pod koniec lat 50. Rok 1986 był ostatnim z wyłączną trakcją parową w Jaworzynie. Od połowy lat 80. prowadzono rozbudowę zaplecza lokomotywowni, budując stację paliw wyposażoną w 5 zbiorników na paliwo, 2 na wodę, 5 hydrantów, 3 dystrybutory, stanowisko poboru i spustu oleju. Stację uruchomiono dopiero w 1989 roku z uwagi na braki materiałowe i prace budowlane prowadzone w czynie społecznym. Przy czym już od 1987 roku przydzielono do MD Jaworzyna Śląska 20 lokomotyw spalinowych ST43, SM41, SM42, SU42. Szybko spadła liczba potrzebnych parowozów. Na 34 maszyny w 1991 roku już tylko 7 stanowiły parowozy, w tym TY42-1
i TKT 48, 173 i 145 z Kłodzka. Parowozów już jednak nie przydzielano do obsługi pociągów pasażerskich. Od 1989 roku lokomotywownia Dzierżoniów ponownie stała się podległą lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. Będące tam na stanie kilkanaście SP-42 i SM-41 wpisano na ilostan MD Jaworzyna Śląska. Na początku lat 90. zdecydowano o powołaniu na Dolnym Śląsku dwóch skansenów trakcji parowej w Jaworzynie i w Kłodzku. Jednostki te miały jeszcze czynne parowozy, które można było od razu wykorzystać do pociągów planowych. Wiosną 1991 roku zaplanowano zatrudnienie trzech TY-2 do ruchu pasażerskiego, towarowego i manewrów. W maju 1991 roku zlikwidowano lokomotywownię w Dzierżoniowie, a lokomotywownię w Jaworzynie przemianowano na zamiejscowy oddział eksploatacyjno-naprawczy podległy MD Wałbrzych Główny. Do 1992 roku ZOEN w Jaworzynie Śląskiej prowadził normalną, niemuzealną pracę. W tym czasie wszystkie ST-43 zostały albo odstawione, albo przeniesione do Wałbrzycha. Do Jaworzyny natomiast sprowadzono parowozy, które uzyskały status muzealnych TR-5-65, TY-42-1, PT-47-112, OL-49-111, TY-2-305 i te parowozy utrzymywano pod parą do połowy 1994 roku. Właścicielem skansenu było PKP, które utrzymywało ostatni planowy pociąg Jaworzynka prowadzony trakcją parową do maja 1998 roku. Po przekształceniach wynikających z restrukturyzacji grupy PKP, skansen w Jaworzynie przypadł PKP Cargo, która zaczęła ewakuować sprawne maszyny do Wolsztyna, a skansen w Jaworzynie został pozbawiony nadzoru, co spowodowało dewastację pozostawionego majątku. Dopiero w 2004 roku obiekt przejęła gmina Jaworzyna Śląska, wydzierżawiając majątek tworzącemu się Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. TR-201, amerykańska seria parowozów, S-160, kawał maszyny. Obok OKL-2. Jak to tutaj, to jak to stanowe, wszystko musi być ogromne. Z środka nie można wejść, ale może wy coś zobaczycie chociaż. Napiszcie w komentarzu co i jak. A widzicie, tutaj już tej korony domalowanej niestety nasz orzełek nie ma. Gdzie? Tym. Dobra, to tu się poobkręca. No, manewrowy się nie spisał, słabo skręcone. Piękna maszyna, ale kurczę, że to ktoś tak wymyślał sobie, że to podsmyka to tak i kurczę, to będzie jeździć na jakąś parę, nie? Jasny gwint. Trzeba mieć łeb. Takie łóżko dla pompki. Maszynioki nie składa. No, łóżko dla maszynisty. No do akupunktury, żeby wypełnić. Dobra. Zaglądajcie sobie do środka. Przebitki jakieś tam wyjdą. No ty mi kazałaś tam zaglądać. Nie wiem. A tutaj można bez niczego. Tam już jakiś napis. To po polsku? Chyba tak, skoro to polski wagon. Magda. O, i pan, który nas oprowadzał tutaj jest na zdjęciu. Thank you.
No tutaj też się węgiel dosypywał. Nie wiem, wypadły. Tak? Mhm. Parowóz osobowy, niemiecki. O ile nawet nie zauważyli. No w czasie deszczu. Nieraz tak pod wagonem. No, albo i mojego. No, twojego. Ale jazz. Na 65 cm. Widzicie państwo? Nie bywało. Oka 22. To jest przepis na polski rzecz. Nie wiem. A to polski przecież jest. Jeśli ktoś ma wiedzę, dlaczego tutaj został przekreślone nasze godło, to niech napisze w komentarzu. Tutaj tak ładnie widać tą krzywiznę, bo jesteśmy na parowozowni wachlarzowej. Oj, Paris. PT-37. Kurczę, to ogromnie wygląda. Ale dobra, przyjdziemy sobie tam za chwileczkę. Patrz, wagon pocztowy i nawet tu gołębie można by otrzymać. Czy to nie dlatego? Tutaj był ktoś niegrzeczny, to go można było zamknąć. Mówiłem, że to na gołębie. Hamulec bezpieczeństwa, ale już go nie ma. Zachowanie czystości w miejscu ustępowym poleca się uwadze podróżnych. Że to już za nami te czasy, gdzie nie można było na postoju. I dobrze. Przynajmniej maszynista ma czas podczas zmiany kabiny na siusiu. I to chyba to i to była jedność, tak mi się wydaje. A nie, dobra, nie, pomyliło mi się. Zapomniałem, że to jest wagon pocztowy. Myślałem, że to tender. PT-31. A te koła to chyba jeszcze większe nawet. Tu masz lepsze, nie musisz się schylać. Women. No, większe. Ale naprawdę potężna maszyna. Jasny gwint.
takie tam malutkie. Ogień na tłoki. Au. A po co? Jakbyś miała białe spodnie, to bym ci powoli tam wejść. A, że się zdążyłaś przebrać. Gdzie? Czym? Jak? Co? Tam, gdzie to jest otwarte. To na środku. No tak. Myślałem, że sobie żartujesz. No tutaj się to z węglem szczepiało się. Fajne. A tutaj linia kolejowa. Szklarska, Poręba, Wrocław Główny. A bardziej Wrocław Świebocki. Wagon osobowy serii BX. Chyba. Tutaj dla niepalących. A, czyli pewnie nawet siedleń nie było, bo kiedyś każdy palił. Nie jest jeszcze. Ten? Tak, idzie. Idzie. No tak jak tamten. Tak? A pan. Kiedyś palący mieli więcej praw niż niepalący. Więc tam pewnie mieli kanapy, a tutaj pewnie drewniane. 40 miejsc. 20 ton. Dobra, karatamy dalej. Też w tym łatwiej wycyfrować. No wiem. Ale nie wiem, jak ja to zgram, żeby... Nie, żeby to było tu tak, tu tak, tu tak, 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 tak. Julka, uważaj. To autobus szynowy 830. No to taki wagon osobowy, nie? Ale to ma chyba napęd swój. No. Jak to się nazywa się? Szkoda, że tam nie da się wejść. Czyli co? Musimy się ewakuować. Już wszystko przeszliśmy. Tak blisko wyjścia, a tak daleko. No, Magdalena. Dobra, widzimy się, jak będzie się coś działo ciekawego.
Ta-ra-ta-ra-ta-ta. Mam na końcu języka to się zwało. Kurczę, nie przyszedłem. Odśnieżar. SM41 i wczoraj kolega Grzegorz wysłał mi informację, że w Serbii doczekały się one modernizacji i służą do tej pory. PKT-48 barwy. Jest ST43. Szkoda, że w takim stanie słabiutkim. Ale normalnie masakra. Że mi udało się jeszcze nimi jeździć, a już tutaj można w muzeum zobaczyć. Taki stary jesteś. No właśnie. Dobra, zobaczymy, czy coś tam zobaczycie.
by głowę dorobił. To w sumie. Kurczę, to ten SA-102 jest tylu członów. Trzy człony? Kurka, pele. No nieźle. Komuś się nudziło. Takie obicie jak jeszcze w Polregio można znaleźć, co? Dobra, chociaż wy sobie zobaczcie, jak to w środku wygląda. Shimano. Tak? Dobra. To wyłączam lampę. Lepiej, gorzej? Nie wiem. Tu? Na pewno tu. Tak to pewnie jedzie do, z Legnicy do Kudowy albo gdzieś tam. Krótki, no to do nas. Czyli tu? Tu jest na... Jedzie się do nas Madziulka 120 na godzinę, niestety się nie jedzie. Będzie jechał stamtędy. Prototypu. Ja pier... Mikrofon włączony. To nie wiem od kiedy. Jesteśmy przy prototypie EP 23 i właśnie się skapnąłem, że mikrofon był wyłączony, więc cały nasz materiał się nie nagrał. Jedyna nadzieja w tym, że ta kamerka 360 coś tam powyłapywała, to co uda mi się odzyskać, no to to wrzucę, a jak nie, to będę zmuszony, żeby to nagrać. Później jasny gwint. A jak nie, no to będziemy musieli przejść tutaj jeszcze raz i udawać, że widzimy to pierwszy raz. Dobra, no to tym niemiłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tym razem chociaż coś słychać. Kurka, felek. No nic, dobra. Podsumuję to tak, jakby było wszystko git, więc zachęcam was wszystkich, żebyście będąc w okolicy wpadli do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Miejsce naprawdę godne uwagi. Zapraszam was do zostawienia komentarza, łapki, do odwiedzenia naszego Instagrama, Facebooka, Discorda. Jasny gwint. No i do wsparcia oczywiście Klary. My teraz z Madziulką haratamy do paśnika, coś sobie zjeść eleganckiego. A, ja pier papier. Ja to umiem takie rzeczy. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Być może nie my, a może coś się tam uda ratować. Dobra, siemaneczko, szlaban do góry, pik i kończymy. Na razie.